Witam Was, ja nazywam się Michał von Zweina, to jest już kolejny audiolog, który do Was przesyłam. W dzisiejszym audiologu powiem Wam, dlaczego mi nie było aż tyle czasu, dlaczego dopiero teraz się pojawiły odcinki, dlaczego właśnie z MTA, no i co się stało z tą tajemniczą osobą, która miała do nas dołączyć końcem maja lub początkiem czerwca, albo nawet i wcześniej. Zaczynam od tego, dlaczego mi nie było. Jak już mówiłem Wam w lutym, miałem wielkie problemy z tworzeniem odcinków na platformie Linux. W tej chwili ten odcinek tworzę w pełni na platformie Linux. Nagrywam głos laptopem na Linuxie. Ja będę obrabiał głos i podkładał pod to obraz na komputerze stacjonarnym, też również na Linuxie. Korzystam z programów Audacity do nagrywania głosu, potem program KDN Live do obróbki plików wideo i do renderowania. No i jeżeli nagrywam grę, to korzystam z programu Simple Screen Recorder. Przedtem też korzystam z programu Simple Screen Recorder, aczkolwiek, jak już mówiłem, albo nagrywał głos tylko z mojego mikrofonu, albo nagrywał głos wyłącznie tam z gry, co było w ogóle bardzo ciężkim zadaniem, żeby nagrywał w ogóle głos z komputera. Jak mi się udało zrobić tak, żebym mógł nagrywać jednocześnie głos z gry i głos z mojego mikrofonu. Jeszcze na przykład pod to podkładać muzykę. Bardzo prosto. Jak widzieliście na moim YouTubie, ukazał się filmik prezentujący program Jack Audio dla Linuxa. Ten program pozwala na miksowanie wielu złącz, jakby w jedną wirtualną wtyczkę i nagrywanie tego w ogóle, co w tej wtyczce się znajduje. Wyobraźcie sobie po prostu, że macie kabelek od mikrofonu, kabelek od magnetofonu i kabelek tam od, przypuśćmy, drugiego mikrofonu. I chcecie to głos z tych trzech złącz po prostu nagrać na inny magnetofon. Jeżeli korzystalibyśmy ze zwykłego magnetofonu po prostu podłączonego, to musielibyśmy nagrywać tylko jedną ze złącz, ewentualnie dwa. A Jack Audio jest jakby takim specjalnym mikserem dla DJ-ów, wirtualnym oczywiście, bo to jest program, w którym możemy nagrywać wiele różnych źródeł jednocześnie i nawet to dobrze wychodzi. Dalej, dlaczego MTA? Po pierwsze, powiem Wam tak. No i to pytanie się też pokryje z pytaniem o tajemniczej osobie. Generalnie miałem taki wielki projekt, żeby odpalić dla Was super serwer, przynajmniej dla mnie i dla mojej załogi, serwer na własnej paczce modów, serwer z zajebistą ekipą, serwer po prostu, na którym będziemy budować, tworzyć różne zajebiste rzeczy i świetnie się bawić. Taki projekt już miałem w lutym, ale niestety, no, nawet to dobrze działało. Była ekipa, byli świetni użytkownicy, którzy nam pomagali. Z tego miejsca im pragnę podziękować. Użytkownicy, którzy nam pomagali, wiedzą, o kim mówię, więc nie będę tutaj wymieniał. Był serwer, było fajnie, potem się zaczęły pojawiać lagi. No, część użytkowników od nas odeszło. No i o co chodzi z tajemniczą osobą? Tajemniczą osobę zaprosiłem na nasz serwer. Była ta osoba, była z nami przez, no, chyba 2 tygodnie, jeśli nie mylę. Bardzo się nam fajnie współpracowało. Jeżeli tego słuchasz, to pragnę Ci bardzo serdecznie podziękować za to, że byłaś z nami i tak dalej. No, ale niestety czasy się zmieniają. Tajemnicza osoba musiała odejść od nas. Miała po prostu zajęty czas poprzez sprawy nieprywatne, no i musiał po prostu odejść. Wszystko ma swój początek i koniec. Na razie jeszcze nasze serwery nie mają końca, bo mam jeszcze wiele różnych zajebistych pomysłów, jak chodzi o nasze serwery i o nasze tworzenie lepszego jutra, że tak to ujmę, bo ogólnie nasze motto firmy FiveServe to jest tworzymy lepsze jutro, z angielskiego Creating Better Tomorrow. Właśnie jak już mówię o Creating Better Tomorrow, to przypomina mi się anegdotka, że zanim ta osoba do nas dołączyła, to mieliśmy przez 2M, bo byłem święcie przekonany, że tomorrow się pisze przez 2M. No i ta osoba przyszła i mnie poprawiła, że powinno być przez 1M tomorrow. No i od tej pory jesteśmy przez 1M. No i tworzę teraz serwer do MTA. Jeżeli ktoś chce z moich widzów na YouTubie, bądź z tych, którzy ten film oglądają, dołączyć do nas na MTA, to nie ma żadnego problemu. W tej chwili Kazaj dołączył do nas na nasz serwer MTA, będzie nam pomagał przy budowie. Bardzo serdecznie z tego miejsca Kazaja pozdrawiam. I serwer się rozwija, dogrywamy kolejne samochody, dogrywamy różne dodatki do serwera. I mam nadzieję, że ten serwer będzie nam długo działał i dobrze się nam będzie na tym serwerze grało. Musimy jeszcze popracować odrobinkę nad optymalizacją dla słabszych komputerów, ponieważ w
pewnych komputerach po prostu pojawiają się lagi, opóźnienia. Niektóre komputery, na przykład na systemie XPEC, nie pozwalają na wejście na serwer z powodu po prostu niewystarczających jakby parametrów komputera, ale dla nas nie ma problemu, my sobie z tym poradzimy, bo od tego jesteśmy drużyną VFServe, żeby sobie radzić z problemami. A jeszcze z okazji tego, że Daniel miał wczoraj urodziny, Daniela Media, to na YouTubie również złożę mu życzenia. Daniel, wszystkiego dobrego z okazji urodzin. Żyj nam 100 lat i twórz nam lepsze jutro. No to tyle. Kończę ten odcinek. I życzę wam wszystkim miłego dnia, gdziekolwiek, kiedykolwiek mnie oglądacie. Trzymajcie się. Cześć.